Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bukardi z tej strony. Dzień dobry, dobry wieczór, namaste, w zależności od tego, kiedy będziesz słuchać tego sprawozdania. Oczywiście, jak w tytule, dzisiaj moje sprawozdanie osobiste z naszego ostatniego 130 rytuału dla Matki Ziemi, ostatniej pełni Księżyca. Od razu z góry uprzedzam, że z moim głosem nie jest najlepiej, ale to dlatego, że teraz spotykamy się cały czas na czasie 12 magicznych nocy i codziennie nagrywam bardzo długie spotkania, bardzo długie podcasty, które są oczywiście dostępne tylko na mojej stronie bukardimaria.com dla uczestników 12 magicznych nocy. No i tego głosu mi brakuje, bo poruszam tyle fascynujących tematów, tyle ważnych rzeczy, że właściwie... No, jest to niesamowity czas przełomowy. 12 magicznych nocy, gdzie każda noc programuje ten nowy miesiąc w nowym roku, no to jest najważniejszy czas. Najważniejszy czas, przez który przechodzimy razem. Tylko wybrane osoby są uczestnikami w tym spotkaniu. Te, które czuły, że to jest coś dla nich i te, które czuły, że chcą ten czas spędzić ze mną. No i dla nas jest to czas po prostu nieporównywalny z czymkolwiek innym. Bardzo, bardzo piękny. Mogę powiedzieć, że ten nowy rok, ten rok smoka, ja jestem chińskim smokiem, ten rok smoka będzie dla wielu osób niesamowicie pięknym rokiem zwycięstwa. No i oczywiście dla tych, którzy porządnie zadbali o to, żeby dobrze ten rok zaprogramować, czyli przejęli jak gdyby ten ster swojego życia, swojej księgi życia w swoje własne dłonie i stworzyli odpowiednie zapisy na zasadzie materializacji, manifestacji tego, co jest dla nich tą idealną wizją życia. Dlatego brakuje mi troszeczkę głosu, no bo bardzo dużo ostatnio rozmawiamy. Zaczynamy. 130 rytuał dla Matki Ziemi. Oczywiście 27 grudnia 2023 roku, czyli w pełnię Księżyca. No i ten rytuał był inny. Ten rytuał był bardzo wyjątkowy. Ten rytuał był taki wzniosły, ale z taką energią takiej prawdy. I właściwie cały ten czas tych 12 magicznych nocy, bo oczywiście on już miał miejsce w czasie 12 magicznych nocy, jest takim czasem prawdy. Dlatego wiele osób z Was jest troszeczkę zaskoczona moimi nagraniami, moimi podcastami, że poruszam tak trudne tematy i tak dosyć mocno, czyli radykalnie. Taki będzie cały ten rok. Taki będzie cały ten rok smoka. No i ten rytuał dla Matki Ziemi, może zaczniemy od samej symboliki. Jeżeli bierzesz udział w ceremoniach ze mną, czyli tych uroczystych wykładach, które we fragmentach są na mediach społecznościowych, natomiast w całości ponad 200, no właściwie 220 wykładów w tym momencie jest na mojej stronie bukardimaria.com. Tam można sobie zamówić dostęp na przykład na 6 dni albo na cały miesiąc i można sobie słuchać wszystkich tych wykładów, korzystać z tego. Są również dwa e-booki z klucze do szczęścia numer 1 i klucze do szczęścia numer 5. Również są dostępne na tej mojej stronie bukardimaria.com. To znasz już dosyć dobrze symbolikę numerologiczną, jeżeli chodzi o symbolikę naszych ceremonii, czyli przesłań w nich zawartych. No i oczywiście ta symbolika jest czymś uniwersalnym, jest czymś, co można tak troszeczkę podsunąć pod tą starą wiedzę starych kultur, mitycznej Atlantydy, potem starożytnego Egiptu i tak dalej. No i mało kto zdaje sobie sprawę z tego, czym są naprawdę karty Tarota. Wiele osób się ich obawia, wiele osób ma przed nimi respekt i dobrze, że tak jest, jeżeli ktoś nie jest gotowy, no ale oczywiście zawierają one w sobie mnóstwo tajemnic. No jeżeli patrzymy sobie tutaj na tą symbolikę 130 spotkanie, to mamy tutaj ukrytą jedynkę, czyli symbol maga, tego, który kształtuje ten świat i wszechświat, czyli materializacja, manifestacja czegoś. Tutaj oczywiście mamy różnicę pomiędzy białym magiem, czarnym magiem i magiem transcendentnym, który podąża tą złotą ścieżką. Mamy trójkę, czyli cesarzową jako symbol miłości bezwarunkowej,
opieki, tej energii żeńskiej. Mamy symbol zero, czyli błazna, takiego zaufania w tą siłę wyższą i gotowość na to, żeby przeskoczyć na inny poziom w Twoim życiu. I tutaj jest takim głównym symbolem to pokonanie strachu, dlatego na tej karcie na jednej talii jest na przykład pies, który kąsa go w nogę, a na drugiej tygrys, który kąsa go w nogę, a on mimo tego w pełnym zaufaniu idzie do przodu. I to jest również taki symbol minimalizmu, czyli przekonania, że wszystko, czego potrzebuję, mam w sobie. No i oczywiście patrzymy jeszcze dalej, to mamy trzynastkę. Trzynastka to jest oczywiście śmierć jako symbol nowego początku, czyli coś odchodzi, coś umiera, co nie ma z sobą nic wspólnego i zaczyna się coś nowego. I tak mogę powiedzieć, że ten rytuał takie energie ze sobą przyniósł, bo nie dość, że czas 12 magicznych nocy, to jeszcze ten 130 rytuał dokładnie w tym momencie, a wcześniej mieliśmy naszą ceremonię o numerze 220, czyli nowy początek, nowa era. I te osoby, które naprawdę im zależy na tym, żeby przejść na ten inny poziom, na ten wyższy poziom świadomości, które stosują te wszystkie wskazówki, każdy z Was to odczuł, jakie niesamowite wibracje stanęły nagle do naszej dyspozycji i co stało się możliwe. Ale to oznaczało również, żeby się uwolnić od tego starego. Ja Was idealnie przygotowałam do tego. Myślę, że każda osoba, która systematycznie jest na ceremoniach, która jest na czasie 12, jest tak perfekcyjnie przygotowana teraz do nowego roku, roku smoka, że już może przygotować tak w cudzysłowie szampana w lodówce, bo ten rok to będzie dla Was rok zwycięstwa. Ale jeżeli ktoś jeszcze nie jest przygotowany, to jeszcze można to nadrobić. Jeszcze nie jest tak źle. Jeszcze nie jest tak źle. Najgorzej dla tych, co się obudzą w przyszłym roku, nie wiem, w grudniu. Ojejku, jaki to był rok. No, taki był rok, jaki żeśmy sobie stworzyli. Dobrze, idziemy dalej. Czyli ten rytuał, gdy czytałam Wasze sprawozdania, to w Waszych odczuciach była ta symbolika obecna, właśnie tej zmiany, przemiany, nowego początku i uwolnienia się od czegoś starego. Również w moim życiu zakończył się pewien bardzo ważny etap, który postawił taki niesamowity fundament pod ten nowy rok. I myślę, że wszystkie osoby, które mają aktywne te zdolności wyższe, które w jakiś sposób odczuwają więcej, one to już zauważyły. Idziemy dalej. Teraz tak, cały ten rytuał mogę podzielić na dwa etapy. Pierwszy etap to był etap, który przeprowadziłam samodzielnie z moim przewodnikiem i to był etap, który miał miejsce, to było bardzo wcześnie rano. Już na pewno po tym czasie, jak zapiał pierwszy kur, czyli było może koło 4, w pół do 5, może to już była 6 rano, jeszcze było ciemno. No ale tutaj to jest normalna, moje szerokości geograficzne jest po prostu później jasno niż na przykład w Polsce. I to był rytuał przepiękny. To była ochrona życia na ziemi. Rytuał, który wypełniał boską energią, boskim kodem, kodem życia praktycznie całe istnienie tutaj na ziemi. Czyli nie tylko ludzi, ale również florę, faunę, wszystkie również to życie, które jest życiem na ziemi, to życie, które jest w wodzie. No przecudny rytuał, przepiękny rytuał odnowienia kodu genetycznego, tego boskiego kodu genetycznego najwyższego, ochrony życia, opieki nad życiem, dlatego mówię cesarzowa trójka, ochrony nad życiem i takiego wzmocnienia życia, czyli wzmocnienia tej regeneracji i odnowy. Ten rytuał przebiegł w przepiękny sposób. Ja niestety nie będę opisywać tego tutaj, niestety albo stety, ze względu na to, że są to po prostu takie rzeczy, o których nie chcę mówić tutaj publicznie, ponieważ nie wiadomo, kto tego słucha. Może kiedyś będzie taki dostęp,
tylko dla wybranych osób na odpowiednim poziomie i wtedy takie rzeczy mogę przedstawić, ale tutaj publicznie nie chciałabym pewnych szczegółów omawiać. Dobrze, idziemy dalej. Drugi etap naszego rytuału dla Matki Ziemi to był nasz wspólny etap. Czyli zaczęło się od tego, że przyjechałam do magicznej oazy, była 20:20 mojego czasu, a gdy otworzyłam magiczną oazę i weszłam do magicznej oazy, to była według polskiego czasu 21:21, że ja mam te różne godziny na moim telefonie, no to po prostu jak sobie przełączam, to widzę te godziny i to było niesamowite. Najpierw to 20:20, czyli znowu tak jak nasza ceremonia ostatnia 220, czyli 20 jako nowy początek, nowa era, a potem to 21:21, gdzie właściwie już rozpoczęła się ta energia tego rytuału, czyli wszechświat. Wszechświat, uwolnienie się od wszystkich krępujących więzów i przejście na zupełnie inny poziom świadomości. No i nasz rytuał dla Matki Ziemi przeprowadziłam tym razem na moim śnieżno-białym tarasie. Było w miarę ciemno, ponieważ po ostatnim pożarze popaliły się latarnie, które zostały postawione w ostatnich latach, spaliły się w pożarze, więc było w miarę ciemno, było pięknie, widać gwiazdy. Było dosyć chłodno, także nawet już chciałam rozpocząć rytuał, ale doszłam do wniosku, że jest dosyć chłodno i jeszcze pobiegłam do mojego gabinetu, gdzie mam suknie magiczne i założyłam sobie tak dokładnie przepiękny szafirowy płaszcz. Taki szafirowy płaszcz, który ma takie drobinki w sobie, jak gwiazdy na niebie. No, przepiękny. I to było takie symboliczne, ponieważ nigdzie nie mogłam znaleźć paska do tego płaszcza, no bo ja w ostatnim czasie miałam takie gruntowne porządki w magicznej łazie, no po pożarze, no wiadomo, trzeba wszystko przerzucić na nowo, wszystko na nowo przejrzeć. I założyłam zielony, czyli szmaragdowy pasek, czyli do tego szafirowego płaszcza założyłam szmaragdowy pasek i to było takie symboliczne, bo jakby na to nie patrzeć, to energia odnowienia, czyli połączenie energii ochrony z energią odnowienia. No i rozpoczęłam rytuał i ten rytuał omówię tylko w takim maksymalnym skrócie, żeby nie przedłużać tutaj, bo wiem, że tylko te ważne rzeczy są naprawdę ważne, czyli już pomijam ten cały początek, stworzenie kręgu, przywołanie żywiołów i tak dalej, bo to znamy, to jest zawsze tak samo, jak na naszych ceremoniach są pewne rzeczy, zawsze takie same. Już teraz dwie ceremonie są dostępne publicznie na moim kanale YouTube, w całości, czyli można sobie zobaczyć, jak ta ceremonia przebiega, czyli zawsze jest ten taki przebieg podobny. Najpierw jest to przywitanie, potem jest aktywacja wewnętrznego słońca, potem jest takie oczyszczenie się ze wszystkich jakichś dziwnych energii, takie przywołanie tej ochrony, tego wsparcia, potem jest połączenie z danym miejscem mocy i potem przechodzimy do tematu danego spotkania i na koniec jest czasami medytacja, ale rzadko. Najczęściej są takie przesłania, takie inspirujące przesłania wysłane w Twoim kierunku i możesz je wykorzystać do Twoich celów. No i tak samo rytuał dla Matki Ziemi, one zawsze mają taki sam przebieg, więc ja już tutaj w tych sprawozdaniach pomijam te sprawy takie jak początek, koniec, gesty różne i tak dalej, bo to jest zawsze tak samo. Już tyle razy spotykamy na rytuał dla Matki Ziemi, że nie ma sensu tego powtarzać. I teraz tak. Od czego zaczynamy? Ja mam tutaj notatki zrobione, zawsze po każdym rytuale od razu nagrywam sobie całe sprawozdanie dla mnie. Zaczynamy może od tego, że na samym początku był taki moment, który mogę nazwać końcem i jednocześnie nowym początkiem. Czyli przed godziną 22 był taki mini rytuał dla Matki Ziemi, gdzie pierwszy etap był typowo dla mnie, czyli jeszcze raz podsumowania, odcięcia pewnych rzeczy, odcięcia pewnych ludzi, pewnych energii, wyznaczenia tego celu, skoncentrowania się na celu. I tym razem taki sam rytuał przeprowadziłam dla wszystkich ludzi, którzy są w ciałach ludzkich, czyli wszystkich dusz, które są w ciałach ludzkich i które mają tutaj świetliste zadania do wykonania, czyli
zanim się rozpoczął ten właściwy rytuał, było to uwolnienie Was od wszystkich pasożytów energetycznych, od wszystkich takich więzów energetycznych i takie przekazanie do Was siły i mocy, żeby się obudzić, ponieważ wielu, wielu, wielu z Was zagubiło się w ostatnim czasie i energia wyższa zawsze daje jeszcze ileś tam szans. Czyli jedna szansa, jeden impuls, kolejna, kolejna, kolejna. Jeżeli jednak my ciągle to ignorujemy, to w pewnym momencie już nie będzie kolejnej szansy. I dlatego ja wspieram każdego z Was, gdzie czuję, że jeszcze jest chociażby troszeczkę tego światełka, wspieram. Chyba że widzę, że nie ma to sensu, że ktoś, komuś jest tak wygodnie w bagienku i ktoś tak pięknie, w cudzysłowie, idzie sobie w kierunku ciemności, bo myśli, że mu tam, nie wiem, coś ktoś da za darmo, to po prostu w pewnym momencie puszczam, bo tutaj jest wolna wola i każdy musi decydować względem wolnej woli. Ja mimo tego bardzo długo wspieram każdą istotę, nawet jak ona już jest kompletnie w bagnie, to cały czas dalej ją próbuję wyciągnąć, ale w pewnym momencie jest również ten koniec. Czyli w pewnym momencie puszczam, gdy widzę, że ta istota zaczyna mnie wciągać do bagna, to wtedy muszę puścić. I wtedy zdani jesteście na samych siebie. Ale tak długo, jak ktoś mnie prosi o pomoc i tak długo, jak mogę Was wspierać, bo jeszcze widzę, że jesteście, jeszcze macie w sobie to światło, to wspieram Was do samego końca. I wiele osób z Was to zauważyło, że się zagubiło na przykład i nagle, nie wiadomo skąd, przyszło światło, przyszedł jakiś impuls i żeście odczuli, że to gdzieś idzie ode mnie, albo nie wiecie skąd. No to teraz już wiecie skąd idzie. I ten impuls Wam czasami pomógł się obudzić, pomógł się wyzwolić. Czyli ten rytuał, zanim zaczął się ten właściwy rytuał, tym razem było bardzo dużo takiej właśnie energii odcinania od Was pasożytów wszelakich i o tych pasożytach ja za chwileczkę jeszcze będę mówić. Na przykładzie wielu osób, które się zagubiły i które żywią pasożyty, myśląc, że idą we właściwym kierunku. Dobrze, idziemy dalej. Następnie mieliśmy godzinę 22. Tak, godzina 22, czyli nasze połączenie, bardzo piękne połączenie, bardzo piękne energie wysłane do Ziemi. Ja się tutaj muszę uśmiechnąć, bo ostatnio był taki komentarz pod jednym z sprawozdań z rytuału dla Matki Ziemi. To nie wiedziałam, czy się śmiać, czy płakać, jak zobaczyłam ten komentarz. To było coś takiego, że jak to te rytuały dla Matki Ziemi, one jeszcze trwają, no po co to wszystko, jak i tak wszystko zmierza w złym kierunku. No właśnie dlatego są rytuały dla Matki Ziemi, żeby ratować jeszcze co się da i wspierać to piękne, a niektórym się może wydaje, że o, wyślemy jeden rytuał dla Matki Ziemi i już wszystko, będziemy już w złotej erze i wszystko będzie idealnie. No naprawdę, tak niektórzy myślą. Tak niektórzy myślą. Więc tylko naprawdę albo się uśmiechnąć, albo się popłakać, jak się czyta takie komentarze. No, nie tylko takie komentarze, są jeszcze inne, ale o tym za chwilę. Dobrze, idziemy dalej. Czyli ta główna część rytuału dla Matki Ziemi była przepiękna, czyli złote energie, niebieskie energie, energie życia, energie odnowienia, energie regeneracji. I po raz kolejny nastąpił taki, jakby dwa światy się stworzyły na Ziemi. Ten jeden, ten piękny i pozytywny, który wspieramy, a ten drugi, negatywny, został ponownie rozdzielony. Jak to można rozumieć? Ten negatywny chce pochłonąć ten pozytywny i chce tutaj rządzić na Ziemi, czyli mrok chce po prostu pochłonąć całe światło i sobie tutaj królować na tej planecie według swoich reguł. I czasami jest tak, że ten mrok tak oplątuje nas, czyli tych, którzy stoją po tej stronie światła, no i robi się taka szara maś, czyli takie, wszystko jest takie szare. W tym rytuale po raz kolejny zostało to rozdzielone, czyli takie wzmocnienie światła, odcięcie mroku. Na takiej zasadzie
okej, to jest wasze królestwo, tam sobie siedzicie, bo jesteśmy tutaj na ziemi i wy, i my, ale wara od naszych granic i od naszego terytorium. Czyli zwróć uwagę, wzmocnienie tych ludzi, którzy stoją po stronie światła, odcięcie od nich pasożytów, odcięcie od nich różnych powiązań, chyba że na podstawie swojej wolnej woli, za chwileczkę będę o tym mówić, samodzielnie polecą znowu tam do tego mroku i będą się tam oddawać, jak gdyby, do tego, żeby ich ten mrok wysysał. To jest ich wybór. Ale w czasie tego rytuału, czyli 27 grudnia, ja od was odcięłam wszystkie te energie. Nie tylko ja, bo ja nie jestem tutaj jakąś alfa i omegą. Jestem tylko medium, a przeze mnie działają te energie wyższe. Dobrze, idziemy dalej. Czyli odcięcie, te dwa światy na ziemi, czyli jak gdyby ta cała szara energia usunięta i rozdzielenie, światło i mrok. Następnie wymierzenie boskiej sprawiedliwości. Czyli kolejny etap wymierzenia boskiej sprawiedliwości. I ta boska sprawiedliwość, ja wam mówiłam, że to jest mniej więcej chyba od listopada 22, to wymierzanie tej boskiej sprawiedliwości w czasie apokalipsy. I tutaj ponownie był ten nacisk na tą boską sprawiedliwość. No i myślę, że tak pięknie się zgrywa również w czasie i przestrzeni. Mówiłam wam, że będą trzy rytuały, że będzie jeden rytuał dla Matki Ziemi, następnie będzie rytuał za dusze zwierząt, które w jakikolwiek sposób zginęły tragicznie i tutaj można jak gdyby dać swoją cegiełkę do tego, zamawiając świecę intencyjną w tej czy w tej konkretnej intencji. Zawsze proszę o to, żeby mi opisywać dany przypadek, bo wtedy jest mi łatwiej wejść w tą energię, wymierzyć tą boską sprawiedliwość i automatycznie również uwolnić te dusze zwierząt. No i będzie jeszcze trzeci rytuał za drzewa, za rośliny, czyli za wszystkie te na przykład, które giną, bo są niszczone przez ludzi w jakikolwiek sposób, także przez pożary. No i takie piękne energie odradzające. Od przyszłego, czyli 131 rytuału dla Matki Ziemi będą już trzy. Czyli o 22 spotkamy się na rytuale dla Matki Ziemi, następnie spotykamy się na takim samym rytuale telepatycznym za dusze zwierząt, które giną tragicznie albo zginęły tragicznie, aby je uwolnić i wymierzyć boską sprawiedliwość. No i kolejny trzeci... będzie za drzewa, czyli za całą florę, czyli za całą roślinność tutaj na Ziemi, również telepatyczne odnowienie, regenerację i ewentualnie uwolnienie dusz gdzieś tam zagubionych. Oczywiście uwolnienie dusz będę robiła ja. Nie chcę was w to angażować, ponieważ jest to zbyt trudne, ale ten telepatyczny moment albo zagubienie świecy intencyjnej, świecy rytualnej, to jest ten wasz wkład w ten kolejny rytuał. Dobrze, czyli od 131 to już będzie wszystko opisane na mojej stronie mariabukardi.pl w zakładce najważniejsze terminy i tam jest, tam będą te rzeczy wszystkie opisane dokładnie. Ok, czyli tak mniej więcej wyglądał nasz rytuał dla Matki Ziemi. Takich najważniejszych rzeczy widzę tutaj odcięcie pasożytów, odcięcie ciemnych połączeń, nowa szansa, nowa energia, świadomość, regeneracja, wymierzenie sprawiedliwości. No i później po tym naszym rytuale dla Matki Ziemi ja prowadziłam rytuał świec intencyjnych, rytuał pełni, ten co w każdą pełnię księżyca jest rytuał świec intencyjnych, taki zbiorowy. No i oczywiście pierwszy raz robiłam świece za dusze zwierząt i bardzo dziękuję wam za wszystkie zamówione świece w intencji dusz zwierząt, aby je uwolnić i za opisy tych sytuacji, czasami bardzo tragicznych sytuacji, o których ja na przykład nie słyszałam i dopiero poprzez ten wasz opis mogę się zapoznać z daną sytuacją, mogę wejść w to pole energetyczne, mogę zobaczyć, co naprawdę się stało w danym momencie. Z mojej strony wymierzyć boską sprawiedliwość, a w ramach waszych intencji uwolnić te dusze zwierząt. Do zobaczenia, do usłyszenia, no i pięknego nowego czasu, nowego roku. Twoja Maria Bukardi.